Jeden z przykładów ćwiczeń, jakie wykonamy w najbliższym czasie. Tworzymy kontener z bazą MySQL, MySQL root password to zmienna, w której podajemy swoje hasło. Jedna prośba, nie drąż proszę tego tematu. Oczywiście lepiej jest użyć tego drugiego przykładu. W tym wypadku dodajemy kontener od razu do naszej sieci, jest on wtedy wykluczony sieci generowanej przez Dockera. Dodatkowo wykorzystujemy innego użytkownika. Pamiętaj, nigdy nie twórz baz na koncie użytkownika root. Jeszcze innym dobrym sposobem byłoby użycie zmiennej MySQL Random Root Password. Więcej o tym w kurcie Docker dla administratora. Szczegóły w linku poniżej. Od razu dodam, że agenda nie jest jeszcze w pełni skończona, w tym momencie trwa przedsprzedaż dla osób, które. Przede wszystkim, chcą mieć wpływ na wygląd kursu. W pierwszej edycji będziemy dodawać nowe lekcje życzenia kursantów i dodatkowo druga grupa osób to te, które chcą zapłacić mniej w ramach przedsprzedaży. po zakończonej sprzedaży cena kursu urośnie.